Panie prezesie, kolejna wspaniała akcja waszego klubu Wiktoria. Tak, w związku z tym, że dzisiaj mamy Dzień Zaduszek, to żeśmy wymyślili taką akcję pod nazwą Wiktoriańska Wampiriada. I tu właśnie jest taki symbol. I tutaj też. I tu też. Akcja cieszy się dużym powodzeniem. No tak, żeśmy to rozpropagowali na wszystkie media, gdzie się dało, tylko także chcieliśmy, żeby jak najwięcej chętnych przyszło oddać krew, no i efekty są jakieś. Panie prezesie, ja rozmawiałam z panem Latem i wtedy mówiliśmy o tym, że jest niewielkie zainteresowanie wśród dawców. To znaczy, że ta sytuacja się zmieniła? Myślę, że dalej tak jest, no bo dalej mamy ten okres pandemii. Niektórzy się boją, niektórzy chcą pomagać i może dlatego dzisiaj więcej przyszło. Nie? Pani Oliwio, pani pierwszy raz. Tak, jestem pierwszy raz. Dlaczego się zdecydowała pani oddać dzisiaj krew właśnie tutaj w Wiktorii? Bo gdy mój dziadek zaczął chorować i była potrzebna krew, to dużo osób wyraziło chęć pomocy. No i taki odwdzięczyć się chciałam i komuś też pomóc, oddając tą krew. No i tydzień temu skończyłam 18 lat i postanowiłam, że też no oddam. Właśnie tutaj w Wiktorii. Tak. No to gratulujemy. Dziękuję. Grzesiu, spotykam cię dzisiaj w zakładach koksowniczych Wiktoria. Przyszedłeś oddać krew? Tak. Taki malutki. Mhm. Nie boisz się igieł? Bo przed chwilą, jak rozmawialiśmy, usłyszałam, że boisz się igieł. Trochę tak, bo boję się igieł, bo dostawałem szczepionki i to bardzo bolało. Ale teraz się boisz już troszeczkę mniej, bo chcesz oddać krew i dlaczego chcesz tą krew oddać? Żeby to jest dar dla ludzi i trzeba to nie jak ludzie nie są zdrowi, to trzeba oddać im krew. Aha, i próbujesz przezwyciężyć ten strach, żeby pomóc innym chorym ludziom. No, żeby czuli się dobrze. I jakieś prezenty już dostałeś, widzę, z tego powodu? Zęby wampira. Aha, ciesz się? Jeszcze drugie będą zęby wampira dla mojej siostry. Aha, i liczysz na jeszcze inne prezenty? Tak. Dynia? Albo coś takiego? Na koszulkę i kubek. Panie Mariuszu, akcja dzisiaj cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To dobrze. Bardzo dobrze. Wychodzimy z założenia, żeby wspierać wszystkich ludzi i ich zdrowie. Przede wszystkim, bo krwi jest bardzo mało na świecie. Nie można jej zastąpić niczym innym i dlatego ta akcja jest potrzebna, ponieważ ratujemy życie ludziom. Ale wy jesteście bardzo prężnie działającym klubem. Tak, działamy tu od wielu, wielu lat i organizujemy takie akcje jak teraz. I oprócz tego jeszcze staramy się chodzić do punktów stacjonarnych, też oddawać cyklicznie tą krew. Nawet małe dzieci do was przychodzą. Tak, małe dzieci również są w naszym klubie, są mile widziani, także dziękujemy im za to, że przybyli tutaj.